Bardzo ważnym elementem naszej tożsamości narodowej, polskiej tożsamości narodowej, jest szacunek wobec weteranów. Wobec tych, którzy ryzykują swoje życie i zdrowie w imię bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Pamiętamy o nich na co dzień. Szczególnie pamiętamy jednak dziś, kiedy obchodzimy Dzień Pamięci tych wszystkich, którzy właśnie stoją na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Ale też pamiętamy o nich dziś w szczególnym roku. Roku zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Bitwy, która obroniła niepodległą Polskę, właśnie na nowo wybijającą się na niepodległość oraz obroniła całą Europę przed nawałą bolszewicką. Dziś ponad 1000 żołnierzy Wojska Polskiego służy na misjach poza granicami kraju. Na misjach organizowanych przez Sojusz Północnoatlantycki, przez Unię Europejską, przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Na co dzień stoją na straży naszego bezpieczeństwa, służąc poza granicami naszego kraju. Państwo polskie jest zobowiązane, żeby o nich pamiętać, żeby pamiętać o ich najbliższych. W związku z tym aktywność Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, w związku z tym objęcie opieką tych wszystkich, którzy służyli na misjach, ale także szczególną opieką weteranów poszkodowanych i szczególną opieką rodzin żołnierzy poległych na misjach. Chciałem podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że jesienią ubiegłego roku została znowelizowana ustawa o weteranach. Ta nowelizacja znacząco zwiększyła zakres wsparcia państwa polskiego wobec żołnierzy weteranów. Serdecznie dziękuję raz jeszcze tym wszystkim, którzy na co dzień służą dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Dziękuję.